połączę, przepraszam, wzięłam przysłonę. Połączę dwa tematy. Ten, o którym Bartek mówił i ten, o którym Ela. Opowiem wam na początek trochę o naszym małżeństwie ze Sławkiem, zanim poznaliśmy Jezusa. Weszliśmy w ten związek świadomi praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa. A właściwie byliśmy bardziej świadomi tego, że chcemy mieć przywileje, a nie obowiązki. I celebrowaliśmy sobie swoją bliskość w ten sposób. Ja nawet dzisiaj nie zapomniałam wziąć obrączki. To nie jest 27 danego miesiąca, a my właśnie w ten sposób celebrowaliśmy swoje małżeństwo, że każdej miesięcznicy 27 zakładaliśmy obrączki, robiliśmy jakąś fajną kolację, był seks, a przez cały miesiąc kolejny po prostu było coraz gorzej. Weszliśmy w małżeństwo, ja od razu powiedziałam Sławkowi, że nie chcę z nim mieć dzieci. I po prostu randkowaliśmy cały czas. Coraz bardziej się zapadaliśmy w odrębnych światach. Coraz bardziej zbaczaliśmy w stronę pracoholizmu. I nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwało przez 7 lat w ten sposób. Ponieważ ze sobą nie rozmawialiśmy, celebrowaliśmy tylko i wyłącznie te miesięcznice. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ od pewnego czasu rozważam pewną rzecz. Rano pewnego dnia obudziłam się ze słowami przysięgi małżeńskiej. I to ze słowami, które były, brzmiały tak, świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wchodzę z Tobą w związek małżeński i chcę, aby on był zgodny, szczęśliwy i trwały. I co się okazało? Ja weszłam na Wikipedię i zobaczyłam, że ta przysięga jeszcze w 2014 roku, kiedy została wpisana do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, brzmiała właśnie tak, jak my żeśmy przysięgali. Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa. A rok później ustawodawca sobie zdał sprawę, że celem małżeństwa nie jest małżeństwo. Że celem małżeństwa jest rodzina. I wiecie, nasze małżeństwo przed poznaniem Chrystusa było bezpłodne. Co z tego, że siedzieliśmy w sypialni? Byliśmy bezpłodni. My tak naprawdę chcieliśmy wziąć coś z tego małżeństwa. Małżeństwo było do małżeństwa. I ja coraz bardziej miałam takie poczucie, że to jest bez sensu, że się jakoś bawimy w życie, tak? Poznałam Chrystusa. Pierwsze, czego zapragnęłam, to było dziecko. Staliśmy się płodni. Założyliśmy rodzinę. Ale przez praktycznie 2 razy dłużej, niż byliśmy w tym lipnym małżeństwie, byliśmy w kościele, w którym celebrowało się romantyczną miłość z Jezusem. Dla samej celebracji tej romantycznej miłości z Jezusem. I znacie tego ducha. Znacie tego ducha. On wprowadza w bezpłodność. On cię utrzymuje w sypialni. A czy tak, czy inaczej, ta relacja się rozmywa. Rozmywa się. Tak jak nasza relacja się rozmywała, mimo tego, że przez 7 lat byliśmy niby nastawieni na siebie. Ale tak naprawdę to nie przynosiło życia w ogóle w naszym życiu. I wiecie, gdy przyszłam tutaj, to bardzo pragnęłam rodziny. A jednocześnie bardzo bałam się być w rodzinie. I wiadomo, na początku
musiałam odgruzować swoje życie i byłam nastawiona na siebie. Byłam nastawiona na to, żeby brać tutaj stąd, tak? Żeby brać. Ta moja świadomość bycia w rodzinie ograniczała się tylko do tego, że byłam świadoma swoich praw, czyli swoich przywilejów. Coraz bardziej byłam świadoma swoich przywilejów. Brałam, karmiłam się. Ale w pewnym momencie, gdy już zostałam wykarmiona, ja stałam się świadoma swoich obowiązków, czyli tego, że jestem odpowiedzialna za budowanie rodziny i że to w ogóle jest to sens wielkiego posłannictwa Jezusa. I zrozumiałam, że w ogóle tam, gdzie jest tylko celebracja romantycznej miłości, nie ma ojcostwa, nie ma rodziny. Nie ma rodziny. I dzisiaj moje wyznanie brzmi tak. Ja weszłam w związek małżeński, w relację intymną z Jezusem Chrystusem, żeby świadomie budować rodzinę, świadoma praw i obowiązków, przywilejów i odpowiedzialności za to, że jestem w rodzinie, pomnażam, dbam o to, żeby w ogóle, żebyśmy byli płodni, tak? I karmię się dalej wami, waszym sukcesem, ale też chcę dawać siebie. Amen. Amen.